Szanowni Państwo, od roku apelujemy o to, żeby rząd skoncentrował swoje działania na systemie ochrony zdrowia. Dzisiaj ten system ochrony zdrowia jest w katastrofalnym stanie. Do zapaści, która była już przed epidemią, przed COVID-em, doszedł lockdown systemu ochrony zdrowia, doszła najwyższa śmiertelność od II wojny światowej. To jest tragedia. Dzisiaj rząd po raz kolejny zamiast wszystkie. Siły i moce skoncentrować tam, gdzie rzeczywiście tragedie ludzkie się rozgrywają, czyli w szpitalach, czyli w, tam, gdzie nie są przejmowani też pacjenci albo tam, gdzie personel fizycznie nie wyrabia z pracą. Rząd funduje nam lockdown, którego, jak powiedzieli o tym koledzy, pokazali na przykładach, którego związek z epidemią no, jest yy, żaden albo bardzo niewielki. Widzieliśmy to na wykresach przez cały poprzedni rok. To są działania, które w przyszłym tygodniu będziemy kwitować wnioskami do Najwyższej Izby Kontroli. Będziemy kwitować wnioskami o szczegółową, wnikliwą kontrolę u pana premiera, w kancelarii premiera Rady Ministrów, u pana ministra niedzielskiego w Ministerstwie Zdrowia. Będziemy również wnioskowali o szczegółową kontrolę podstaw prawnych, na których rząd dokonuje tych kolejnych lockdownów, a zatem pójdą wnioski do prokuratury. To są, Szanowni Państwo, działania, za które władza musi ponieść odpowiedzialność. Tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że rząd od roku walczy z kim? Bardziej z obywatelami niż z koronawirusem, że nie koncentruje się na tym, na czym skoncentrować się powinien i dlatego będzie musiał ponieść tego konsekwencje.